Grencel. Grencel Power Inverter. Widziałem dużo testów na temat tego inwertera, ale nigdy nie widziałem testów, czy on tak naprawdę ma czysty sinus. Czy jest to modyfikowany, czy będzie bezpieczny, aby podłączyć jakieś wrażliwe urządzenia. 300 W, 600 W maksymalnie przez kilka tam sekund w piku. Chyba to jest uniwersalna książeczka, bo tu jest na 24, ale on nie jest na 24. Tu jest 24-woltowy inverter connection, a tu jest 12-woltowy inverter connection, więc nie mylić. On nie jest przystosowany na 24 V. Tu jest napisane DC 12. Brand. Grencel. Zobaczmy, co to w opakowaniu się kryje. Oprócz pianki. Okej. Samo urządzenie. 300 W, to jest sam raz do mojego projektu. Zależało mi też na tym, żeby było na gniazdo zapalniczki. Muszę odwrócić go poprawnie. Trzeba wziąć pod uwagę, że gniazdo zapalniczki obsłuży tylko 150 W. Dobra, więcej nic nie ma w pudle. Czy on ma jakieś zabezpieczenia od niskich prądu i wysokich prądów? Sprawdzimy tutaj uziemienie. Jestem bardzo ciekawy. Spoko, terminale. Mosiężna. Wprasowywanka. No tak, tutaj jest zdecydowanie kabelek. Stawiałbym 2,5 kwadrat z zewnątrz, ale nie wiem, co tam ci Chińczyki w środku mają wsadzone. Też bardzo mnie ciekawi, czy... Ale to ciężko jest odkręcić. Czy tam w środku jest bezpiecznik? Ale za to dostaliśmy tutaj bezpieczniki w komplecie. Wow, no spoko. 30 bezpieczniki. No i tutaj do zasilania z baterii bezpośrednio do klem, czy tam do czegokolwiek będziemy to chcieli podłączyć. Kabel krótki, no bo po to, żeby się nie grzał. Wracaj z ostrością, witam. Śmieszy mnie to, że ludzie podłączają to do samochodu w reklamach. Podłączają to, tutaj wkładają ładowarkę od telefonu i wtedy z niej ładują. Przecież istnieją ładowarki do telefonu na gniazdo zapalniczki, więc dlaczego? Inwerter, rozumiem, laptop, okej, laptop, zasilacz laptopa. Ale zasilacz laptopa to wtedy, jeśli naprawdę chcemy to intensywnie używać, to już lepiej kupić zasilacz laptopa, który ma z drugiej strony zakończenie gniazda zapalniczki i wydajność jest jego o wiele większa, bo nie wiem, ile tego urządzenia tutaj, jakie to ma wydajność. Poza kamerą studiowałem troszeczkę tą instrukcję i tutaj mamy nawet po polsku. Co znalazłem interesującego, że kabel z zapalniczki samochodowej 150 W dla 12-woltowych inwerterów i 300 W dla 24-woltowych. Okej, trochę porządku tutaj. Tego gościa i tego. O. Jest okej. I teraz... nie włożę się tutaj. Bo są te zabezpieczenia, a proby są takie cieniutkie, że boję się, że się złamią. Żadnych z tych tutaj eksperymentów, które przeprowadzam, nie róbcie w domu, chyba że wiecie, co robicie, wiecie, co się dzieje z prądem, kiedy się go dotyka. Okej, co mnie interesuje? Ground. I? Nie będzie widać? Do zera. Okej.
To jest bardzo miło. Na szybko zebrałem wszystkie graty potrzebne do pomiarów. Pomiernik waty. Kilowaty. Przedłużacz do kontrolowania, abym mógł kontrolować. Następnie licy zapalniczkowe. Podłączę do powerbanka. Zrobiłem już precharge kondensatorów, aby inrush current mi bezpieczników nie wywalił. Moja rada: podłączyć rezystor, naładować kondony, bo będzie chlast i zaiskrzy. Wielkość rezystora w zależności od mocy inwertera. Inrush przetwornicy 1 kW może być ogromny i uszkodzić coś. Zwłaszcza kondensatorom może się to nie spodobać. Rezystor 40 ohmów, 10-20 W, taki ceramiczny, cementowany, z radiatorem może być nawet. Nie boję się, że styki włączników się zjarają. Każdy jest na przekaźniku. Uwaga. Fire. No i właśnie bezpiecznik wyjebało. Tak, zjarany, 10 amper. Możemy palić bezpieczniki dalej, mam ich całą siatkę. Jeee, fajerwerki, 15 amper też wyleciał w powietrze. Coś mi tu nie gra z tą przetwornicą. Lepiej ją sprawdzę, bo teraz to już jest mega sus. Nie mam pod nią nic podłączonego i sama w sobie też jest wyłączona. Chwila, wezmę mój ulubiony multimetr, zrobię parę pomiarów. Bardzo ciekawe zjawisko. Na kablach nie ma napięcia. A w samym gniazdku jest. Kondensatory mają w sobie prąd, ale dlaczego jest odwrotna polaryzacja? Wtyk jest suspicious number one. Nie ma przejścia, bardzo ciekawe. Czyżby był bezpiecznik we wtyku zapalniczki jednak? No jest. Zjarany oczywiście. What the heck? Nie ma nic? Zaraz, co? Co tu jest grane? Przebicie jakieś? Tak? O, nie dowierzam. Naprawdę? Źle oznaczyli końcówki. Czarny powinien być ground, a czerwony... O kurwa. Overall, in a standard cigar lighter plug, the positive terminal is represented by the center contact or the inner contact, while the metal sleeve surrounding the plug acts as the negative terminal.
No czyli okej. Bo już myślałem, że coś się zmieniło w prawie wtyczek, zapalniczek. Drugi ujemny pin wcale nie podłączono. Czułem, że z tą przetwornicą będą szopki. Nawet jeszcze dobrze nie podłączyłem, a już wyjebało w powietrze. A kto kupuje tanio, kupuje dwa razy. Wyobrażam sobie teraz pana panią X. Zamówili z Anazola przetwornicę, naoglądali się na shortach, jakie to cudownie fajne urządzenie. Jak łatwo podłączyć. Simple and easy. To Grenzel nagle pali im instalację w aucie. Fajerwerki w bezpiecznikach, dym. A tu czerwony to minus, a czarny to plus. Takie małe ups. Mam tu swój kabel z bananami. Nikomu dzisiaj już nie można ufać. Zanim padną pytania, chcę, abyście wiedzieli, że żadne z moich filmów nie są sponsorowane. Sponsoruję sam siebie. Zarazem dzielę się z wami moimi projektami i odkryciami. Jeśli macie jakieś uwagi i pomysły, zachęcam do rozmowy pod filmem. Odpowiadam na większość komentarzy, zwłaszcza na te interesujące. ...47-ohmowy rezystor, naładuję raz jeszcze kondony. Cudownie, przyjęły dżus. Okej. Chyba działa. Zaświecił się i nic nie wybuchło. Teraz dam mu load. Uwaga na oczy. Okej. Zasłonię lampkę czymś dla waszej wygody i mojej. Zobaczmy, co mówi watomierz. ...231 V, 50 Hz. Wygląda w porządku. Nie ufam Grenzelowi i podłączę oscyloskop przez transformator. Pomijam fakt, że przetwornica i Hantek nie są na wspólnym obwodzie i teoretycznie nic nie powinno się stać. Lecz nie mam na to gwarancji, zwłaszcza po tej akcji. Ostrzegam ponownie, prąd to nie zabawa. Pod żadnym pozorem nie naśladujcie mnie. Nie odpowiadam za szkody powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się z prądem. Zawsze skonsultuj się ze specjalistą zamiast lekarzem i farmaceutą. O, Grenzel. Pierwsza pozytywna rzecz, jaką widzę. Piękny, czysty sinus. Jeszcze interesują mnie pomiary przejściowe, tak zwane transient measurements. Są też ważne jest, aby sonda była podpięta jak najbliżej źródła, którego chcemy mierzyć. Uwaga, włączam. No i ładne jest, podoba mi się. A tu widać ten soft start, że narasta napięcie po pewnej chwili. Nie mogę Hantka rozkminić, jak to zmierzyć po wyłączeniu, więc zrzut ekranu. No i czas na pomiar, czyli under voltage i over voltage będziemy teraz mierzyć. Tutaj podłączyłem load, multimetr. Zasłonię żarówkę, żeby wam po oczach nie dawała. Pyk. Będzie widać tutaj LED i odpalamy sprzęt.
Dobra, dałem mu tam 2 ampery i 12 V. Będę regulował napięcie 0,1 V. Dobra, teraz włączam go tu. Jest. Dlaczego voltometr niczego nie pokazuje? Bo przekraczało dawkę. Jest. No będziemy jechać najpierw w dół. V, nadal żyje. Jest zielona. Nie? Dziesięć pięć już płacze, ale jeszcze jest w stanie pocisnąć trochę. Okej, 9,2. No, przy 12 wrócił. Relay było słychać, że załączył. 14,4 to tak normalne jest napięcie w aucie, gdy samochód jest włączony. Piętnaście jeden, piętnaście dwa, trzy. Piętnaście sześć i recover jest przy 15. Okej, świetnie, czyli mamy jakieś tam zabezpieczenia, żeby na akumulatorów nie rozładował do momentu, kiedy zaczną się degradować. Nie wiem, co tu jeszcze za testy mogę na nim wykonać. Myślę, że to jest... Nie będę go wystarczająco, nie będę go rozkręcał. To wszystko z mojej strony. Maszynka godna uwagi, czysty sine wave. Ma taki minimalny soft start. Jak zawsze dziękuję wszystkim za uwagę. Hitnij lajkacza, niech wieść się niesie. A jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał. Z pewnością pomoże to w realizowaniu kolejnych filmów dla Was. Trzymajcie się. Bye.